akcja była dynamiczna, bo to było już po meczu z Pogonią Szczecin, no i zaproszony zostałem do wywiadu. Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz. No i leci, materiał z meczu leci i my sobie go omawiamy. Ten przeaktorzył. Słowo przeaktorzył weszło do takiego popularnego slangu, kiedy ocenialiśmy zawodników, którzy udają. A powiedz mi, bramka była, ręka była, co? Natomiast dostałem od twara na słuchawkę i oni siedzieli na górze, dlatego ja tak spojrzałem w górę, bo tak jakby w miejsce, gdzie oni siedzą i dostałem, Radek, ale my jesteśmy na wizji. No a że padło parę razy nieparlamentarne, to wiadomo, więc należało grzecznie przeprosić. Aha, to przepraszam Państwa. Wiem, że nie. Mimo tego, że padają tam przekleństwa, to cała ta sytuacja jest dość komiczna, tak? Nieświadomego zawodnika, który omawia spotkanie, wyrażając się tak, jak się zawodnicy wyrażają na boisku, prawda? No bo nie ma co ukrywać, że nie zwracamy do siebie per pan i tak dalej. Odbiło się tak naprawdę bardzo pozytywnym echem i nie miałem żadnych takich, wiesz, informacji zwrotnych, że jestem chamem, że jestem wulgarny i tak dalej. Tylko każdy mówił, słuchaj, wyszło to zabawnie. Nawet sam to nie tak dawno na swoim Instagramie odświeżyłem tą zabawną sytuację i czasy jeszcze grałem z Istu Kraków, kiedy miałem blond pasemkę i tak dalej, wiesz, ogólnie old school. To, że to się dostało do sieci, to oczywiście ktoś to wstawił na YouTube, no bo to jest chyba takie, wiesz, zabawne. Piłka nożna to sport bardzo kontaktowy. Czy nie boi się pan wychodzić na boisko, grać? Nie, gram całe życie, można powiedzieć, więc kontuzje i wszystko, co się wiąże z grą kontaktową, jest jak najbardziej wpisane w nasz zawód. No ale to przecież boli. Akcja z Supernową TV to był hit. Uważam, że Kanał Plus zrobił naprawdę świetną robotę, bo nagrywał w przeciągu całego sezonu takie właśnie wywiady jak ten ze mną, a później pokazał to, jak to się mówi, na tej gali, tak? Ostatniej, kiedy wręczano nagrody przyznawane przez stację. Nie rozumiem pytania. Czy to wam nie przeszkadza, że kibice czasem używają na przykład brzydkich słów? Jaka to telewizja? Supernowa TV. Nie przeszkadza. I wiesz, i my wszyscy byliśmy, ja pamiętam, zdziwieni, że ja wchodzę wtedy do autokaru, mówię, słuchajcie, taki jakiś wariat ze mną gada, to za kretyn, tak? I wtedy dziewięk do mnie mówi, ty słuchaj, taki łysy z Nowej TV, a my no tak. I mówię, rzeczywiście, wzięli jakaś nowa stacja, wiesz, może jakiegoś faceta wzięli z łapanki i tak dalej. A, no nie wiem, biegający wokół zawodnicy, którzy się rozgrzewają, nie rozprasza to was? Sorry, nie będę... Co, pan coś pił dzisiaj, czy jakiś torował pan miarę? No takie zapiękne pytania, że czy taka siłka to my? Nie no, po prostu odsłaniamy dla kibiców. Ale dla kibicy. A to nie dla kibiców, chyba dla jakichś ludzi, którzy, nie wiem. No dobra, nie będzie dobrze. Nie przeszkadza. Coś jeszcze? Czy nie przeszkadza nam piłka, gdy jest napompowana źle, czy trawa, że jest zielona, albo czy są inne? Nie, no to jest akurat... W ławki rezerwowych, czy gramy przy sztuczną oświetleniu, też nam nie przeszkadza. Już nie mogę nic więcej wymyślić, co nam może nie przeszkadzać. Najbardziej przeszkadzają nam czasami głupie pytania. Rozumiem. A zdarzają się takie? Zdarzają się często, no. Później się okazało, że to wszystko było, jak to się mówi, oparte na scenariuszu. Śmiesznie wyszło, chociaż wtedy się lekko zakotowałem, zresztą nie tylko ja. Ja się śmiałem z Tomka Frankowskiego i mówi, jak moja mina mówi, wygraliśmy.